proszę Państwa, obawiam się, że niewiele się już wydarzy, bo Janusz Kołodziej może nie powiększa przewagi jakoś strasznie nad częstochowianami, ale ona jest w miarę bezpieczna. Leon Madsen jeszcze spróbuje. Janusz Kołodziej za moment rozpocznie ostatnie okrążenie. Jeszcze 300 metrów z małym kawałkiem, chociaż Leon Madsen wypuszcza się szeroko, lekko wyłamany motocykl. Madsen jest coraz bliżej. Janusz Kołodziej to czuje, to słyszy, chociaż zatyczki ma w uszach. Janusz Kołodziej czy Leon Madsen? Kołodziej dowiózł, ale cisnął Madsen strasznie. Dan Bury znowu szaleje po szerokiej, ale nie wiem, czy jakieś efekty to przyniesie. Jakobsen jak na razie na trzeciej pozycji szuka tam możliwości ataku na Taja Wuffindena, a Vadim Tarasenko po trzech jedynkach, po byciu zdjętym w czwartej serii, zmierza po pierwsze biegowe zwycięstwo. Przebudzenie Tarasenki, chociaż jeszcze nie jest pewien, bo jeszcze się tam obejrzał nerwowo na tej prostej. Teraz go szarpnęło, ale Wuffinden jest za daleko, żeby tutaj atakować Tarasenkę. 4-2 wygra Zoleszcz GKM Grudziądz, ale to petard Sparta Wrocław z szóstym zwycięstwem w szóstej kolejce PGE Ekstraligi. Jason Doyle zaczął od dwóch trójek, za moment będzie dokładał trzecią i podtrzymywał statystykę zawodnika w Krośnie w tym sezonie niepokonanego w drugiej i trzeciej serii. Szykuje nam się drugi remis w tym spotkaniu, wygrywa Jason Doyle, za nim Martin Waculnik, trzeci Oskar Pfeiffer, Szymon Bańdur. Trzynasty wyścig dnia, ostatni w serii zasadniczej. Wygrali start goście z Lublina. Czy będzie pogoń Emila i Roberta? Na to się zanosi. Jak na razie Lublin na dwóch pierwszych miejscach, z Marzlik razem z Lindgrenem jadą o nadzieję. Jadą o to, żeby te wyścigi nominowane sprawiły, że będziemy ten mecz oglądać z zapartym tchem. I na to się zanosi. Sajfudinow też jest człowiekiem, bo przegrywa, bo jest trzeci. Próbuje ukosić Marzlika, który nie ma wciąż wybitnej prędkości, ale jedzie przed Sajfudinowem i przed Rambertem. Dwa żądła z Torunia, tym razem na dwóch ostatnich miejscach na prowadzeniu Lindgren. Z Marzlik drugi, jeszcze jedno okrążenie. To się prawdopodobnie wydarzy. Motor wróci do gry. Motor będzie walczył w wyścigach nominowanych o zwycięstwo na motoarenie. Prawdopodobnie Sajfudinow traci niewiele, chociaż teraz już przewaga z Marzlika nad Emilem się rozciąga. Motor wygrywa. Marzlik, Sajfudinow, Lindgren, Lambert, kto najlepszy? Bartosz Marzlik, chyba on, ale będzie się napędzał Emil Sajfudinow. Sajfudinow czy Marzlik? Emil Sajfudinow jest pierwszy. Lambert próbuje zaczepić Marzlika. Jak na razie ostatni jest Lindgren, 4-2. To będzie remis, jeżeli tak się zakończy ten wyścig. Sajfudinow ma za plecami Bartosza Marzlika. A Marzlik, czy atakować Emila? Czy bronić się przed atakami Roberta? Dwa okrążenia za nami. A oni, ci poeci żużla, jak na razie piszą nam remisowy scenariusz. Wygina się z Marzlik, próbuje doszlusować do Emila Sajfudinowa, ale tu trzeba się bronić przed Lambertem, który jest bliziuteńko. Jeszcze jedno okrążenie. Lambert centymetry za Marzlikiem. Marzlik czy Lambert? To jest wyścig, to jest 15 gonitwa, która zdecyduje, kto wygra. Lambert, on będzie przed Marzlikiem prawdopodobnie.